Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Sidek. Jestem prodziekanem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Witam serdecznie na kolejnym z cyklu spotkań, na których prezentujemy kierunki studiów prowadzone w Politechnice Śląskiej z lokalizacją przy Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Dzisiejsze spotkanie chcemy poświęcić kierunkowi Inżynieria i Technologie Materiałowe. Zaproszenie na dzisiejsze spotkanie przyjęli przedstawiciele dwóch firm, patronów tego kierunku, firmy Hirschvogel Components Poland w osobach pani Sylwii Szych, pani Izabeli Janoszki i pana Szymona Kosieniaka oraz firmy CMC Poland w osobach pani Kingi Banasiak, pana Adama Bordy. Witam również dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, panią profesor Annę Timowieciuk, która jest dzisiaj z nami. Dzień dobry Państwu. Kierunek Inżynieria i Technologie Materiałowe jest uruchamiany od października 2021 roku, natomiast nabór na ten i pozostałe kierunki oferowane przez naszą uczelnię ruszy w czerwcu tego roku. Pozostałe kierunki prowadzone w Politechnice Śląskiej z lokalizacją przy Wydziale Mechanicznym Technologicznym to automatyka i robotyka przemysłowa, inżynieria produkcji i zarządzania, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn prowadzone w trybie dualnym oraz mechatronika przemysłowa. Dwa spotkania odbyły się w poprzednie środy, natomiast kolejne spotkanie, które odbędzie się za tydzień, będzie dotyczyło kierunku inżynieria produkcji i zarządzania. W końcowej części dzisiejszego spotkania, już po zakończeniu prezentacji naszych studentów oraz prezentacji zaprzyjaźnionych firm, będzie czas na ewentualne pytania, natomiast już w tej chwili zapraszam Państwa, jeżeli się pojawią, do zadawania pytań na czacie. Tak jak już powiedziałem, jest to trzecie z cyklu spotkań poświęconych promocji nowych kierunków. Oprócz dzisiejszego spotkania mamy zaplanowane jeszcze trzy kolejne. Chciałem tutaj jeszcze Państwu podać taką informację, że te nowe programy studiów, które zostaną uruchomione od października, zawierają sobie taki ważny element z punktu widzenia przyszłych kandydatów. Mianowicie przewidziano tam odpowiednią liczbę zajęć na zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki po to, aby umożliwić ewentualne uzupełnienie wiedzy z tych przedmiotów, tak aby start do pełnego studiowania był mniej więcej taki sam dla wszystkich kandydatów. Myślę, że to jest ważna informacja i tutaj Państwo z pewnością, jeżeli występują jakieś obawy dotyczące przygotowania wynikającego z tego nadzwyczajnego trybu, w którym teraz przychodzi się Państwu kształcić, myślę, że te wątpliwości tutaj przynajmniej w jakiejś części powinny być mniejsze. Tak jak wspomniałem, te nowe programy kierunków oferowanych przy Wydziale Mechanicznym Technologicznym zostały skonstruowane w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi, tak aby spełnić aktualne i przyszłe oczekiwania pracodawców i rynku pracy, ale myślę, że to w dalszej części jeszcze będzie poruszone w wystąpieniach naszych partnerów. W tej chwili chciałbym oddać głos pani dr Barbarze Grzegorczyk, która jest opiekunem tego kierunku i która poprowadzi dalszą część naszego spotkania, gdzie postaramy się Państwu zaprezentować korzyści i zalety ze studiowania na kierunku inżynieria materiałowa. Będziemy się łączyć z Laboratorium Badania Materiałów, a następnie z Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Procesów Materiałowych. Także oddaję głos pani Barbarze Grzegorczyk.
Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Barbara Grzegorczyk i jestem koordynatorem kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe. Kierunku, który powstał na bazie modyfikacji programu kształcenia prowadzonego od kilkunastu lat na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w kierunku Inżynieria Materiałowa. Po wielu rozmowach z przedstawicielami topowych firm, a także z uczniami szkół ponadpodstawowych, dostosowaliśmy program kształcenia tak, aby sprostać wymaganiom obecnego i przyszłego rynku pracy. Inżynieria i technologie materiałowe to studia inżynierskie i studia magisterskie, to interdyscyplinarna nauka, dzięki której dowiemy się wszystkiego o strukturze, o własnościach oraz technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów. Tak naprawdę stanowi podstawę nowoczesnego, innowacyjnego przemysłu, jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości, jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Jest jednym z najprężej rozwijających się dziedzin nauki i techniki, ponieważ rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. W ramach programu studiów studenci tego kierunku zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu procesów i technologii obróbki cieplnej, obróbki plastycznej, metali, metalurgii proszków, inżynierii powierzchni, a także przetwórstwa materiałów polimerowych, kompozytowych, w tym również innowacyjnych technik wytwarzania, jak na przykład technologii druku 3D, technologii szkieł metalicznych, czy też projektowania i wytwarzania materiałów. Szczególną rolę w procesie kształcenia na kierunku inżynieria technologie materiałowe odgrywa ścisła współpraca Wydziału Mechanicznego Technologicznego z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dydaktyczno-naukowymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi w zakresie wspólnych projektów dydaktyczno-naukowych, realizacji praktyk zawodowych, realizacji projektów inżynierskich, co wydaje się być niezwykle cenne i niezbędne w nowoczesnym kształceniu właśnie na poziomie szkół wyższych. Prowadzimy praktyczne zajęcia w małych grupach laboratoryjnych z zakresu aktualnych trendów badawczych i technologicznych z wykorzystaniem najnowszej aparatury badawczej oraz oprogramowania do wspomagania projektowania inżynierskiego, wykorzystując tym samym techniki obliczeniowe i symulacyjne oraz metody sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej. Wprowadziliśmy nowe metody nauczania, w tym konwersatoria oraz uczenie poprzez projekty, Project Basic Learning. W najbliższym czasie planujemy uruchomić nowe sale dydaktyczne wyposażone w małe urządzenia technologiczne, między innymi do wytwarzania przyrostowego, w którym studenci w sposób praktyczny będą mogli rozwijać swoje zainteresowania. Studenci swoje zainteresowania mogą rozwijać w prężnie działających licznych kołach naukowych, które corocznie są dofinansowane. W tym roku 13 takich kół naukowych z zakresu inżynierii materiałowej dostały dofinansowanie przez rektora, gdzie podejmowane są w ramach tych kół studenckich podejmowane i rozwiązywane ciekawe problemy badawcze. Oczywiście praca studentów zostaje doceniana. Najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendia. Rektor przyznaje stypendia dla najlepszych studentów. Mogą studenci również brać udział w licznych warsztatach, konferencjach w Polsce, organizowanych w Polsce i na świecie, podczas których chwalą się swoimi osiągnięciami. Proszę Państwa, studia w zakresie inżynierii i technologii materiałowych są idealną drogą, by zyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania kariery zawodowej w licznych branżach przemysłowych. Zapraszamy do wyboru jednej z trzech ścieżek dyplomowania na studiach pierwszego stopnia. Są to inżynieria biomateriałów, inżynieria powierzchni i technologie spawalnicze, inżynieria materiałów funkcjonalnych.
Ten etap kształcenia kończy się zdobyciem tytułu inżyniera. Bardzo często podczas pisania prac inżynierskich studenci współpracują z firmami, nawiązują bliższe relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, opisują nowoczesne technologie, rozwiązują problemy badawcze, czasami już w tych firmach pozostają, natomiast my oczywiście zachęcamy do kontynuowania studiowania nauki na studiach drugiego stopnia, na studiach magisterskich, gdzie proponujemy następujące specjalności. W tym roku są to inżynieria materiałów biomedycznych, inżynieria powierzchni i obróbka cieplna, technologie ochrony przeciwkorozyjnej, przetwórstwo materiałów kompozytowych i polimerowych oraz welding technologies and surface engineering in manufacturing. Jest jeszcze specjalność badania materiałoznawcze oraz fotowoltaika. Absolwenci studiów inżynieria i technologie materiałowe zdobywają wiedzę teoretyczną. Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafią wykorzystać w praktyce. Potrafią obsługiwać warsztatowe i specjalistyczne urządzenia technologiczne oraz unikatowe aparatury do badania struktury i własności materiałów inżynierskich. Uzyskana podczas studiowania wiedza pozwala na współpracę z konstruktorami. To także otwarta droga do zawodów związanych z obróbką i nadzorowaniem wytwarzania nowoczesnych materiałów stosowanych w medycynie, w przemyśle samochodowym, lotniczym, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach projektujących i produkujących, a także w jednostkach naukowych i w jednostkach doradczych. Proszę Państwa, myślę, że najlepszą reklamą studiów są sami studenci, dlatego zapraszam Państwa najpierw do Laboratorium Badań Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, a następnie do Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, z których to studenci opowiedzą o swoich przygodach z inżynierią materiałową. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Katarzyna Młynarek. Jestem doktorantką z dyscypliny inżynieria materiałowa i swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczęłam dokładnie 7 lat temu, kiedy tuż przed maturą zastanawiałam się nad wyborem studiów i szczerze mówiąc uważam, że był to najlepszy wybór. Obecnie, tak jak zostało już powiedziane, znajdujemy się w Laboratorium Badania Materiałów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym i zapraszam Państwa do obejrzenia prezentacji z niektórych pracowni w laboratorium. Na samym początku zajrzymy do pracowni mikroskopii świetlnej i skaningowej, gdzie studentki z koła mikroskopii świetlnej prowadzą swoje badania pod opieką pana profesora Mazurkiewicza. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj są panie, tak jak już powiedziałam, z koła naukowego w mikroskopii świetlnej. Chciałem przedstawić pani Paulina, pani Monika Rejek i pani Paulina Kalkowska, liderki naszego koła. Ja mam do pani takie pytanie. Jakie panie prowadzą teraz badania? Czym się panie zajmują teraz naukowo? Ja aktualnie na monitorze, tutaj widać, mierzę długości ścianek oraz długości komórek w filtrze DPF powszechnie stosowanym w samochodach z silnikiem diesla. A ja aktualnie badam różnego rodzaju maseczki tutaj dostępne na rynku pod kątem ich włókien i przepuszczalności na drobne ustroje. Myślę, że to jest bardzo aktualny temat, a czy mogłyby panie powiedzieć, dlaczego inżynieria materiałowa? Przede wszystkim wyposażenie laboratoriów oraz prowadzący na Politechnice Śląskiej jak najbardziej przekonali nas do tego, żeby tutaj studiować. Dobrze, a jaka jest atmosfera studiowania na tym kierunku? Wydaje mi się, że bardzo dobra. Studenci są pomocni, a także można zasięgnąć pomocy od studentów na kierunkach wyżej, którzy na pewno chętnie pomogą i udzielą informacji. Okej, to jeszcze na sam koniec. Skąd panie są i z jakiego miasta, z jakiej szkoły do nas panie przyszły? Ja byłam w pierwszym ELO w Mikołowie. A ja w drugim ELO w Mikołowie.
Super, bardzo dziękuję i życzę owocnej pracy. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja teraz Państwa zapraszam do kolejnej pracowni. Jest to pracownia badań własności mechanicznych, gdzie również swoje prace badawcze prowadzi jedna z naszych studentek. Zapraszam. Tutaj jeszcze pod opieką pani magister Anny Woźniak. Czy mogłaby pani nam opowiedzieć coś o swojej pracy naukowej tutaj w trakcie studiów na kierunku inżynieria materiałowa? Nazywam się Julia Kopit, jestem studentką drugiego stopnia. Należę do różnych kół naukowych, dzięki czemu mam dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej. W tym momencie prowadzimy z panią magister Woźniak badanie mikrotwardości. Należę również, biorę udział w projekcie PBL, dzięki czemu jestem zwolniona z kilku przedmiotów. Gdybym miała drugi raz wybierać kierunek studiów, to na pewno byłby to inżynieria materiałowa. Super, bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję. To teraz zapraszam Państwa dalej. Tutaj możemy zaobserwować, że mamy wiele pomieszczeń, wiele pomieszczeń takich, w których jest prowadzona praca zarówno badawcza, jak i dydaktyczna. Aparatura w Laboratorium Badania Materiałów jest bardzo bogata, co umożliwia prowadzenie zaawansowanych badań strukturalnych oraz własności różnych materiałów dla różnych zastosowań. Myślę, że jest to bardzo ważne dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, ponieważ są oni otwarci na aktualne trendy na rynku pracy. I uważam też, że osoby zarówno stricte ukierunkowane, jak i o szerokich zainteresowaniach odnajdą się na kierunku inżynieria i technologie materiałowe. A na sam koniec chciałabym Państwa zaprosić do ostatniej pracowni, którą bym chciała pokazać. Jest to pracownia inżynierii stomatologicznej, która troszkę się różni od pozostałych pracowni, ponieważ nie są tam prowadzone badania, ale są wytwarzane z zastosowaniem nowoczesnych technologii prace z zakresu inżynierii stomatologicznej. Zapraszam. Dzień dobry. Tutaj odbywają się zajęcia dla studentów inżynierii materiałowej. Dzień dobry. Dobry. Jest tutaj z nami pan doktor Łukasz Rejman. Panie doktorze, czy mogłabym prosić o przedstawienie możliwości tych urządzeń oraz dlaczego warto studiować na specjalności inżynieria materiałów biomedycznych? Oczywiście. Ta część laboratorium badania materiałów składa się z takich trzech pracowni, w których studenci mają możliwość pracy przy wykorzystaniu różnych technologii z materiałami, które są stosowane do wytwarzania implantów i protez. Jednym z takich zestawu urządzeń jest system komputerowego wspomagania projektowaniu i wytwarzaniu protez, którego działanie polega na tym, żeby przenieść model fizyczny przy pomocy skanera optycznego przenosimy model fizyczny do postaci cyfrowej. Po przeniesieniu tego modelu do postaci cyfrowej na uzyskanym w skanie mamy możliwość zaprojektowania pewnego rodzaju protezy stomatologicznej. Następnie ta proteza stomatologiczna jest wysyłana do kolejnego urządzenia, do frezarki sterowanej numerycznie, gdzie jest wytwarzana z bloczku na przykład tlenku cyrkonu, czyli z materiału ceramicznego i potem taka przygotowana proteza może być przy pomocy oczywiście lekarza stomatologii wstawiona do jamy ustnej. Studiowanie na kierunku związanym z inżynierią biomedyczną umożliwia studentom zapoznanie się z większością dostępnych urządzeń na rynku, urządzeń i technologii, które są stosowane do wytwarzania różnego rodzaju implantów i protez. Oprócz tego mają możliwość studenci brania udziału w ciekawych pracach naukowo-badawczych i projektach.
Dobrze, bardzo Państwu dziękuję i zapraszam teraz na prezentację Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przeniesiemy się w tej chwili do pomieszczeń Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Procesów Materiałowych, gdzie gospodarzem będzie pani magister Weronika Smok. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się właśnie w Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Materiałowych. Tutaj znajdą Państwo wiele laboratoriów, wiele pracowni z szeroką bazą, która umożliwia wytwarzanie i modyfikowanie własnych materiałów. Zajmujemy się tutaj ceramiką, kompozytami, polimerami, metalami, a także nowoczesnymi nanomateriałami, nanorurkami, nanocząstkami, a także popularnym ostatnio grafenem. Teraz zaproszę Państwa do pracowni. Teraz wejdziemy do pracowni doktora Wojtka Borka i będzie on miał dla Państwa krótką prezentację. Dzień dobry, witam serdecznie w Laboratorium Kształcenia Plastycznego Metali i Stoków. Wybierzemy się tu właśnie razem ze studentem kierunku inżynieria materiałowa i wykonujemy badania na unikatowym symulatorze do kształcenia plastycznego metali i stoków, jednym z niewielu, który znajduje się w Polsce. Akurat w tej chwili właśnie nagrzewamy próbkę do temperatury 800 stopni i będziemy ją za chwilę odkształcać w tej temperaturze w celu zbadania, w jaki sposób wpływa temperatura na to, co się dzieje z naszym materiałem, na własności mechaniczne takiej naszego materiału. Akurat właśnie w tej chwili następuje odkształcenie plastyczne naszej próbki. Zapraszam Państwa wszystkich do studiowania w naszym wydziale. Między innymi w trakcie studiów będziecie mieli możliwość właśnie realizacji prac magisterskich, prac inżynierskich właśnie na unikatowych maszynach. Bardzo dziękujemy za tę prezentację. Przejdziemy teraz do kolejnej pracowni. Jak Państwo widzą, u nas praca mimo pandemii nie ustaje. Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań materiałowych, nowych, lepszych materiałów, możliwości polepszania ich własności, ale są tutaj nie tylko pracownicy, pracują także nasi studenci, którzy jeśli tylko mają chęć, mogą kontynuować swoją pracę w laboratorium nawet pomimo pandemii. Są ze mną dwie studentki kierunku inżynieria materiałowa, którym zaraz przekażę głos, opowiedzą trochę o tym, czym się zainteresowały podczas studiów, i troszeczkę na temat pracy. Witamy wszystkich. Znajdujemy się obecnie w laboratorium. Za mną możecie Państwo zobaczyć robot laserowy służący do przeprowadzania procesów takich jak między innymi napawanie czy skrzewanie. Ogólnie o inżynierii materiałowej. Na naszym kierunku zajmujemy się takimi zagadnieniami jak obróbka powierzchniowa, obróbka cieplna, zastosowanie materiałów i ich własności, czy też takie technologie jak procesy CVD, CVD. Na naszym wydziale, nasz wydział ma szeroką ofertę kół naukowych. Sama jestem wiceprzewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Spawalników Strefa Wpływu Ciepła oraz Koła Naukowego Metaloznawców. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Są też koła związane z polimerami, z odkształceniem plastycznym. Będąc członkiem takiego koła, ma się szerszy dostęp do laboratorium. Do laboratoriów można samodzielnie prowadzić badania. Później wyniki tych badań można prezentować na rozmaitych konferencjach ogólnopolskich, na sympozjach międzynarodowych, zgarniać nagrody oraz punkty, które mogą się później przydać do stypendiów. Teraz przekażę głos koleżance. Witam Państwa. Ja osobiście również, tak jak i Dagmara, jestem studentką szóstego semestru inżynierii materiałowej. Jeżeli chodzi o właśnie IM nasz, jedną z jego największych zalet, w moim osobistym odczuciu, jest szerokie spektrum możliwości do rozwoju. Osobiście sama jestem przewodniczącą koła naukowego metalurgii proszków, które również mimo pandemii znajdujemy także sposoby na prowadzenie działalności w dalszym ciągu. Poza tym również uczestniczyłam w project-based learning pod kątem inżynierii powierzchni,
i powłok hybrydowych, a także znajduję czas mimo wszystko na pracę zawodową i to już w tym, powiedzmy, że wyuczonym zawodzie. Zaczynałam właśnie jako stażystka na drugim roku studiów. Byłam stażystką w Fronius Polska z siedzibą w Gliwicach, natomiast aktualnie pracuję w Katowicach i pracuję właśnie jako specjalistka do spraw certyfikacji. Tak więc, jak widać, mając chęci i motywację oraz dobrze ustalone priorytety, nawet na naszym kierunku czy na jakimkolwiek też innym, można naprawdę wiele osiągnąć. Dziękuję. Przekazuję głos dalej. Bardzo Państwu dziękujemy za tę, co prawda, zdalną wizytę, ale mamy nadzieję, że zobaczymy Państwa w naszych laboratoriach już od października. Bardzo serdecznie dziękuję i przekazuję głos profesorowi Wiśniewskiemu. Bardzo dziękuję naszym studentkom za, mam nadzieję, interesującą prezentację takiej no, nie za dużej części naszych bardzo nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych laboratorium. Chciałbym w tej chwili oddać głos przedstawicielom firm patronackich w kierunku inżynieria i technologie materiałowe. Mamy dzisiaj z nami, tak jak powiedziałem, osoby z dwóch firm, firmy Hirschvogel oraz firmy CMC. Jeżeli mógłbym w pierwszej kolejności poprosić przedstawicieli firmy Hirschvogel o króciutkie przedstawienie firmy oraz swojego spojrzenia na kandydatów do pracy, czy w zasadzie na absolwentów kierunku inżynieria i technologie materiałowe. Jakie jest aktualne zapotrzebowanie na tych absolwentów, jak to u Państwa w firmie wygląda. Bardzo proszę, udało mi się zidentyfikować Pana Szymona Kosiniaka. Nie wiem, czy Pani Sylwia Szych jest też z nami? Dzień dobry, witam serdecznie. Także oddaję Państwu głos. Witam serdecznie, nazywam się Sylwia Szych, reprezentuję firmę Hirschvogel. Jest ze mną koleżanka, która kończyła Państwa uczelnię. Proszę mi powiedzieć, czy my możemy prosić o udostępnienie prezentacji, którą przygotowaliśmy celem wprowadzenia? Myślę, że tak. Proszę spróbować. Powinno się udać w tej chwili. Na wstępie chcielibyśmy opowiedzieć Państwu bardzo krótko kilka informacji, czym zajmuje się firma Hirschvogel, kiedy powstała, jak wygląda u nas produkcja oraz ile mamy części, także zapraszam na kilka minut informacji. Firma Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych na świecie dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, specjalizującym się w kuciu oraz obróbce stali i aluminium. Naszymi odbiorcami są wszyscy znani, najwięksi światowi producenci samochodów i dostawcy z branży motoryzacyjnej, a części znajdują się w co trzecim samochodzie na świecie. Firma powstała w 1938 roku, obecnie posiada 9 lokalizacji na całym świecie. Główna siedziba mieści się w Niemczech, w Denklingen, a w całej grupie zatrudnionych mamy obecnie ponad 6 tysięcy pracowników. W roku 2019 wyprodukowaliśmy 360 tysięcy ton, dzięki czemu sprzedaż wyniosła ponad 1,23 biliona euro. Należy zwrócić uwagę, że 62% są to udziały rodzin założycielskich, 38% to udziały Fundacji Franka Hirschvogla. Głównym celem działania fundacji jest propagowanie wiedzy technicznej wśród młodych ludzi, głównie współpraca z uniwersytetami technicznymi oraz szkolnictwem średnim. Poprzez współpracę rozumiemy możliwość pisania prac dyplomowych w oparciu o zagadnienia naszej firmy już na etapie ścieżki studenckiej, finansowania projektów technicznych realizowanych przez wspomniane szkolnictwa, a także z naszego ramienia wyróżnienia najlepszych absolwentów i uczniów kierunków technicznych. Następnie krótka charakterystyka firmy. Tutaj mamy informacje, gdzie znajdują się nasze siedziby, gdzie się znajdują nasze oddziały. Rozumiem, że to jest koniec tej króciutkiej prezentacji. Nie, jeszcze tylko mamy tutaj problem techniczny, także jeszcze proszę, mamy... Proszę. Na temat naszej firmy chcielibyśmy Państwu opowiedzieć jeszcze krótką informację.
akurat mam problem techniczny, także proszę o zrozumiałość. Oczywiście, zaczekamy sekundkę. To może ja w międzyczasie, jak pani próbuje rozwiązywać, zapytałbym panią, która jest absolwentem naszego wydziału, gdyby pani zechciała nam powiedzieć, jak pani trafiła do firmy, jaki kierunek naszego wydziału pani ukończyła. Ja kończyłam właśnie Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych. I już właśnie może opowiem o tym, jak trafiłam tutaj do firmy Hirschvogel. Zaczęło się od tego, że robiłam praktyki, te, które są obowiązkowym punktem w trakcie trwania studiów właśnie w firmie Hirschvogel. I tak też po zakończeniu studiów wróciłam tutaj na stanowisko i pracuję do chwili obecnej. Czyli rozumiem, że ten kontakt i początek właściwej pracy zawodowej miał swoje miejsce podczas praktyk studenckich. Dokładnie tak, więc tutaj właśnie biorąc pod uwagę ten fakt, co mogę tutaj powiedzieć i zachęcić od siebie, to żeby nie traktować tego właśnie jako tylko punktu do odhaczenia, tylko już wybierając tą firmę, w której chcemy wykonać takie praktyki czy też staż, żeby kierować się jakimiś tam swoimi planami na przyszłość i jakimiś swoimi oczekiwaniami, żeby poznać to środowisko, zobaczyć, jak to wygląda tak naprawdę w praktyce, no i móc się też w ten sposób jakoś zaprezentować pod kątem pracy w przyszłości. A proszę powiedzieć, jak pani ocenia swoje przygotowanie po studiach do wykonywania pracy zawodowej? Czy to było zdecydowanie użyteczne, czy były jakieś obszary, które wymagały od pani zgłębienia wiedzy? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o przygotowanie już bezpośrednio po studiach? No tutaj na pewno studia wiele mi dały, bo można było na pewno zgłębić tą wiedzę, jeżeli chodzi o podstawy metaloznawstwa i też inne zakresy. No na ten moment nie wyobrażam sobie pracowania na tym stanowisku, na którym jestem, bez takiej wiedzy, bez tego podłoża tak naprawdę teoretycznego, które dały mi studia. Rozumiem. Widoczna jest już prezentacja. Tak, to wracamy teraz do dalszej części prezentacji. Bardzo proszę. W kilku słowach opowiemy krótką charakterystykę, kilka informacji na temat sprzedaży z roku 2019, informacje na temat pracowników. Jeżeli chodzi o naszą firmę Hirschvogel Components Poland, powstała w 2011 roku, zlokalizowana jest na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jest to strefa Gliwicka przy ulicy Jana Gutenberga 2. W roku 2019 nasza sprzedaż wynosiła już 264 miliony złotych. Zakład zajmuje się produkcją części kutych na ciepło, obróbką cieplną i skrawaniem. W roku 2019 roku przetworzyliśmy około 32 tysięcy ton stali, co daje około 20 milionów części. Jesteśmy w stanie wyprodukować elementy ważące do 5,5 kg. Na kolejnym slajdzie przedstawiamy Państwu naszą powierzchnię produkcyjną, która ma około 14 tysięcy metrów kwadratowych. Roczne zdolności produkcyjne w roku 2019 wyniosło około 25 milionów sztuk. Głównie produkujemy części, które znajdują się tutaj na slajdzie prezentowanym Państwu. Zajmują się to części wtrysku paliwa, mechanizmów różnicowych, skrzyni biegów, półosi. Następnie chcielibyśmy Państwu przedstawić również naszych odbiorców. Dostarczamy do marek takich jak Volkswagen, Daimler, czyli rozumiany Mercedes, BMW, Audi, Bosch, IFA, Nextil oraz Linamar. Należy również zwrócić uwagę na kolejnym slajdzie. Jest to sprzedaż już na wykresie, jak to wyglądało w roku 2011, jak to wygląda w roku 2019. Jest znaczny przyrost tej sprzedaży. A także jeżeli chodzi o zatrudnienie, obecnie mamy pracowników już ponad 280 osób, które dołączyły do naszej firmy. To zatrudnienie ciągle wzrasta i mamy taką nadzieję, że też będzie wzrastało.
Możemy też zwrócić uwagę na informacje dotyczące naszych odbiorców, już w takim wykresie bardziej wizualnym, jak to wygląda w poszczególnych na Bosch, IA i IFA, Daimler oraz Volkswagen. I na tym chcielibyśmy zakończyć naszą prezentację. Główne wartości, które byśmy chcieli podkreślić, to, że u nas bardzo cenimy sobie pracę w zespole, cenimy sobie siłę integracji, a także możliwości rozwoju. Jesteśmy firmą otwartą na nowe osoby. Widzimy możliwość współpracy na etapie już pisania pracy na studiach, także zapraszamy serdecznie studentów, którzy chcą zagłębić te tematy, poszerzyć o tematykę naszą tutaj firmową. Jesteśmy chętni na otwarcie takich tematów. Również współpraca, wykonywanie staży podczas studiów, po zakończeniu studiów, a także jeżeli będzie możliwość współpracy i chęć, to też jesteśmy otwarci. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję za tą prezentację, za te informacje. Ja miałbym jeszcze jedno pytanie, bo Państwo z pewnością zauważyli, że do tej pory prezentacje tutaj możliwości studiowania były przedstawiane przez nasze studentki. Tutaj Państwo z firmy Hirschvogel też reprezentowani są przez Płeć Piękną. Ten kierunek inżynieria i technologie materiałowe jest takim szczególnym, jeżeli chodzi tutaj właśnie o udział pań studiujących na tym kierunku. Czy Państwo firmy u siebie dostrzegacie jakieś specjalne predyspozycje pań do wykonywania zawodu, pracy zawodowej właśnie w takim kierunku? No bo trudno to uznać za przypadek, że tak te prezentacje do tej pory właśnie wyglądały, że tutaj panie głównie prezentowały możliwości i tutaj również u Państwa w firmie ta sytuacja tak wygląda. Tak, no jeżeli chodzi o naszą firmę, to stanowiska inżynieryjne obejmują nie tylko panowie, ale też panie. I tutaj warto powiedzieć, że te panie można spotkać na różnych stanowiskach. Od inżyniera procesu, specjalistów do spraw jakości, projektanta w dziale designu, czy też menadżera produkcji. Więc warto powiedzieć, że świetnym inżynierem jest się właśnie nie ze względu na płeć, ale ze względu na swoją wiedzę i umiejętności. Bardzo dziękuję. Czyli możemy rozumieć, że pomimo ten kierunek wydawałoby się taki bardzo technologiczny, również jest jak najbardziej skierowany do pań. Oczywiście. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Paniom dziękuję za te informacje. Chciałbym w tej chwili, jeżeli mogę, przejść do naszych gości z firmy CMC. I tutaj mamy z nami dzisiaj na spotkaniu panią Kingę Banasiak i pana Adama Bordę. Bardzo bym prosił, gdyby Państwo zechcieli króciutko przedstawić swoją firmę. Oczywiście. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze. Bardzo dziękujemy za oddanie głosu. Ja nazywam się Kinga Banasiak i pracuję na co dzień w firmie CMC Poland w Biurze Rozwoju Personelu. I dzisiaj razem z panem Adamem, który generalnie też pełni funkcję opiekuna studentów, chcielibyśmy przedstawić profil naszej firmy, czym się zajmujemy, żeby Państwa też trochę zainteresować. Ja postaram się teraz podzielić ekranem. Mam nadzieję, że uda mi się to bez większych problemów. Tak, mają Państwo możliwość udostępnienia ekranu. Okej. Okay. Czy prezentacja jest widoczna? Tak, jest widoczna. Świetnie. Bardzo dziękuję za tę informację. A zatem firma CMC Poland. Ja chciałam powiedzieć, że to jest firma o zasięgu globalnym, która powstała w 1915 roku w Stanach Zjednoczonych, a nasza główna siedziba mieści się w Teksasie. Generalnie na świecie zatrudniamy ponad 12 tysięcy pracowników.
W zakresie Polski to nasza główna siedziba znajduje się w Zawierciu. Oprócz tego w całej Polsce mamy rozsianych 12 placów złomowych. Mamy też 5 zakładów przetwórstwa stali i w Polsce zatrudniamy powyżej 2370 pracowników i ta tendencja wzrasta. Tak wyglądamy tutaj właśnie na mapie Polski. Huta i Wydział Strzępiarki są zlokalizowane w Zawierciu. Od 2003 roku CMC przejęło udziały w hucie w Zawierciu i obecnie stąd też nazywamy się CMC Poland SPZO. Huta wytwarza głównie pręty zbrojeniowe żebrowane, pręty okrągłe, płaskowniki, walcówkę przemysłową i jakościową. Jesteśmy nowoczesnym zakładem z ponad 120-letnim doświadczeniem, a nasze zakłady należą do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych w świecie. Jeżeli chodzi o wydział elektrostalowni, to mamy też nowy elektryczny piec łukowy. Od 2014 roku on u nas pracuje, w którym jako wsad stosuje się złom stalowy, co jest obecnie najbardziej przyjazną dla środowiska technologią produkcji stali. Mamy też zmodernizowane urządzenia ciągłego odlewania stali od 2016 roku i nowoczesne linie walcownicze, a co więcej, cały czas się rozwijamy i inwestujemy w nowe rozwiązania. Nasza stal jest wykorzystywana w budowie stadionów sportowych, budynków, jak również autostrad, mostów, linii kolejowych i różnorakich budowli na całym świecie. Głównie zajmujemy się recyklingiem, produkcją stali i przetwórstwem stali. Jesteśmy pierwszym producentem stali, który wdrożył tak zwany model pionowej integracji zarówno w Stanach, jak i w Polsce. A w ramach tej integracji funkcjonują w firmie trzy główne segmenty, właśnie recykling i przetwarzanie złomu, produkcja stali, łącznie z odwalcowaniem wyrobów gotowych i przetwórstwo stali. Dzięki temu firma CMC zrewolucjonizowała sposób, w jaki obecnie działa branża stalowa. Bardzo duży nacisk kładziemy na zachowanie bezpieczeństwa i cały czas podnosimy te nasze standardy, a naszym mottem jest to, że żaden wynik produkcyjny ani zyski nie są warte wypadku odniesionego przez pracownika. Bardzo duży nacisk kładziemy też na ochronę środowiska. Doskonale wiemy, gdzie są zlokalizowane nasze zakłady, w jakim tutaj otoczeniu pracujemy, jaki wpływ wywieramy na nasze otoczenie i jak to otoczenie też wpływa na nas. Dlatego wszystkie nasze procesy produkcyjne cały czas minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Stosujemy najbardziej przyjazną dla środowiska technologię produkcji stali. Promujemy zasady ograniczania zużycia, ponownego wykorzystania i recyklingu właśnie we wszystkich procesach. No, nasze produkty pochodzą bezpośrednio z recyklingu złomu właśnie. Tworzymy też tereny zielone, które obecnie zajmują ponad 30% powierzchni naszego zakładu i możemy pochwalić się tutaj wszelkimi wymaganiami potwierdzonymi certyfikatami, które spełniają wszelkie wymogi stawiane. Dlaczego CMC Poland w ogóle angażuje się nie tylko w system dualny, ale generalnie w edukację? Szanowni Państwo, przede wszystkim dlatego, że prowadząc rekrutację od dłuższego czasu widzimy, że u naszych kandydatów brak jest pewnego rodzaju wiedzy. Dlatego warto też, uznaliśmy, że warto jest włączyć się trochę w ten system edukacji i jakby też zaprosić młode pokolenie do firm, żeby to młode pokolenie od razu zobaczyło, z czym to się wiąże, jak wygląda proces, jak może wyglądać praca na danym stanowisku w przyszłości, czyli kończąc już tą ścieżkę edukacyjną. My jako firma też obserwujemy, że pomału będzie się nam tworzyła taka luka pokoleniowa. Średni wiek naszych pracowników to jest 45 lat. No i w pewnym okresie czasu te nasze wykwalifikowane osoby, nasza kadra będzie odchodziła na zasłużoną emeryturę, a my cały czas rozwijając się chcemy też zapewnić pracę młodemu pokoleniu. Współpracujemy właśnie zarówno z Politechniką Śląską w różnym zakresie, czy to są studia dualne, z Politechniką Częstochowską, również z AGH
I oczywiście, jeżeli chodzi o różnego typu prace studentów, czy to są prace dyplomowe, czy jakieś prace semestralne, to jak najbardziej od dłuższego czasu, właściwie przynajmniej od 10 lat, cały czas jesteśmy otwarci na współpracę ze studentami. Każdy może zwrócić się do nas z jakimś tematem, który ma do realizacji na uczelni i zawsze rozważamy takie prośby i kierujemy na konkretny wydział, gdzie takie informacje mogą być udzielone oraz dany student ma przypisaną osobę, która wprowadza i cały czas monitoruje ten temat i cały czas pomaga. Jeżeli chodzi o naszych pracowników, my generalnie koncentrujemy się na tym, żeby zatrudniać wyspecjalizowaną kadrę pracowników. Mamy też dla nich zapewnioną szeroką ofertę szkoleń i kursów oraz definiujemy ścieżki zawodowe i możliwości rozwoju zawodowego. Myślę, że jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny, to również możemy pochwalić z takim konkurencyjnym wynagrodzeniem na rynku pracy. Wygląda to tak jak na załączonym slajdzie. Oraz licznymi benefitami dla naszych pracowników. Głównie są to benefity finansowe i niefinansowe, które możemy podzielić na jakieś dodatkowe składniki wynagrodzenia. Mamy też zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz cały czas właśnie podnosimy kwalifikacje zawodowe naszych pracowników, ponieważ wychodzimy z założenia, że jeżeli nic nie robimy, to tak naprawdę się cofamy, a zatem cały czas trzeba tę wiedzę naszą poszerzać, po to właśnie, żeby móc inwestować i realizować przyszłe cele i cały czas modernizować nasze podejście do przyszłego przemysłu metalurgicznego. Tak wyglądają mniej więcej zajęcia praktyczne u nas na warsztatach, ponieważ oprócz tego, że współpracujemy i z Politechniką Śląską i innymi politechnikami tutaj lokalnie, to też współpracujemy na poziomie szkół średnich z technikami, gdzie też organizujemy dla uczniów i warsztaty techniczne i zajęcia. Te warsztaty szkoleniowe są zlokalizowane u nas na Wydziale Walcowni, Elektrostalowni i Logistyki. Mamy też przeszkolonych naszych pracowników, którzy pełnią też funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. Tutaj jeszcze mały slajd z zajęć praktycznych właśnie dla naszych uczniów. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby odwiedzić i naszą stronę www oraz też stronę, która została stworzona i jest dedykowana specjalnie dla uczniów i studentów. Na tej stronie można znaleźć więcej informacji, dopytać, jest też podany e-mail, numer telefonu, zawsze ktoś się zgłosi. Ta strona nazywa się Zawód na Propsie. Technikum daje więcej, więc zapraszamy i też w ten sposób chcemy promować wśród młodzieży właśnie te kierunki techniczne, bo wierzymy, że one dają szerokie możliwości, bardzo duże spektrum rozwoju osobistego i zawodowego i oczywiście też w naszym mniemaniu gwarantują bardzo dobry rozwój zawodowy. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Tutaj w swojej prezentacji przedstawiła Pani podejście firmy, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju stażysty, czy też pracownika w firmie, również przedstawiła Pani tutaj otwartość na współpracę w ramach realizacji prac dyplomowych, czy też staży studenckich. Natomiast chciałbym zapytać, ta specyfika Państwa firmy, jakich szczególnych kompetencji lub może bardziej predyspozycji oczekuje od kandydata do pracy, czy tutaj ewentualnie absolwenci tego kierunku, nowego kierunku inżynieria i technologie materiałowe, to są te osoby, które byłyby przez Państwa poszukiwane jako potencjalni pracownicy? Panie profesorze, ja może odpowiem w ten sposób, że struktura zatrudnienia w naszej firmie jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. Ciężko jest odpowiedzieć bezpośrednio na Pana pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o absolwentów tego właśnie kierunku, to myślę, że jak najbardziej tak, zapotrzebowanie w tym zakresie jest. Pan Adam pewnie za chwileczkę mnie też wspomoże w tej odpowiedzi. Zdecydowanie, myślę, że... tak.
Tak, jak najbardziej. To jest bardzo szeroki wachlarz wiedzy, który z powodzeniem może zostać wykorzystany w wielu dziedzinach naszej firmy, czy to na produkcji, czy w dziale kontroli jakości, czy w dziale głównego technologa. Więc jak najbardziej takie możliwości mamy. A szczególnie ważne jest, żeby jakby projektując też tą swoją ścieżkę edukacji, żebyście Państwo myśleli o tym, co tak naprawdę chcecie osiągnąć i co chcecie poznać, bo to jest, myślę, tutaj kluczowe, żeby robić to, co chce się robić, tak z pasją. I wtedy na pewno jakby dopasujecie do siebie ten odpowiedni dla siebie kierunek. Bardzo dziękuję. Pana Adama Bordę, proszę o dwa słowa. Proszę Państwa, nie chciałem zbyt dużo mówić. Mogę tylko powiedzieć, że w zasadzie w każdej specjalności, która jest na tym kierunku, może mylę trochę nazewnictwo, absolwent każdej z tej specjalizacji znajdzie zatrudnienie tutaj w Hucie zgodnie ze swoim wykształceniem. Bo to tak może się historycznie kojarzy, że hutnictwo to oczywiście brudny, spocony, usmotruchany. To już nie jest tak. Nawet i w nazewnictwie poszczególnych stanowisk pracy. Już coś takiego w zasadzie jak wytapiacz nie istnieje, to już jest operator, walcownik. No jest walcownik, ale to już jest praca, no jak to teraz bywa, czyli po prostu ktoś, kto obsługuje w zasadzie systemy automatyczne. I może tylko z wyjątkiem tej stomatologii, to absolwent każdej specjalizacji znajdzie coś dla siebie. I to na najwyższym poziomie. Tak może dla zobrazowania, proszę Państwa, to my pracujemy z szybkościami w zasadzie największymi w Europie, a może nawet i na świecie, bo jest to coś więcej niż Formuła 1, no bo jeżeli się robi 110 metrów na sekundę, taka szybkość walcowania walcówki, no to jest powyżej 380, prawie 400 km na godzinę. I to musi działać. To musi pracować 24 na dobę i jeszcze łamane przez 365. Czyli te materiały, które tu u nas są stosowane, one muszą być najwyższej jakości. A w związku z tym potrzebny jest specjalista naprawdę wysokiej klasy. Specjalista, który będzie dobrze teoretycznie przygotowany i dobrze praktycznie prowadzony i rozwijany u nas w Hucie. Niewiele tu mi... Zbyt dużo by było opowiadania, żeby to mówić o szczegółach, ale tak jak powiedziałem, każda z tych specjalizacji, za wyjątkiem może stomatologicznej, chociaż biorąc pod uwagę mój wiek, to może nie, byłaby tu przydatna. Z mojej strony tyle. Bardzo, bardzo dziękuję za tą deklarację. Dziękuję Państwu z firmy CMC. Ja tylko może jedno zdanie komentarza jeszcze. Tutaj w prezentacji firmy pojawiła się informacja na temat Państwa zaangażowania w kształcenie dualne. Chciałem powiedzieć, że firma CMC jest naszym bardzo takim mocnym partnerem, dlatego że również bardzo żywo angażuje się w realizację kształcenia dualnego na kierunku mechanika i budowa maszyn. Proszę Państwa, bardzo dziękuję przedstawicielom firmy Hirschvogel oraz CMC za prezentację. I teraz myślę, jeżeli Państwo, którzy uczestniczą bezpośrednio w naszym spotkaniu za pośrednictwem platformy Zoom, to myślę, że jest czas na ewentualne zadanie pytań. Podglądam tutaj czat, na czacie nie pojawiło się żadne z pytań. Czy ewentualnie Państwo macie ewentualnie ochotę zadania pytania na żywo? Proszę Państwa, jeżeli nie, to w zasadzie to byłby zrealizowany cały program naszego dzisiejszego spotkania poświęconego prezentacji nowego kierunku inżynieria i technologie materiałowe. Chciałem przypomnieć tylko, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie o tej samej porze poświęcone kierunkowi inżynieria produkcji i zarządzaniu. Może pozwoliłbym sobie jeszcze na trzy zdania takiego podsumowania tych naszych dzisiejszych wypowiedzi. Proszę Państwa,
Myślę, że ten kierunek nowy, inżynieria i technologie materiałowe, jest propozycją dla wszystkich tych, którzy chcieliby poznać i nauczyć się, w jaki sposób projektować, wytwarzać, kształtować materiał, jakiego rodzaju procesy technologiczne stosować. I to zarówno dla tych bardzo klasycznych materiałów, jak materiały, czy stale, czy stopy metali lekkich, ale nie tylko, bo również jeżeli chodzi o metody wytwarzania materiałów kompozytowych czy polimerowych stosowanych w lotnictwie, czy nawet w kosmonautyce, aż po takie bardzo subtelne materiały, które wykorzystywane są na przykład w instalacjach energii odnawialnych, w instalacjach fotowoltaicznych, czy też po te materiały biomedyczne, o których Państwo mieliście sposobność posłuchać. Myślę, że Państwo mieli okazję zobaczyć rzeczywiście tutaj otoczenie, w którym, jeżeli wybralibyście ten kierunek inżynieria i technologie materiałowe lub inny kierunek oferowany czy prowadzony przez Wydziale Mańki Technologicznej, przyjdzie Wam studiować rzeczywiście w bardzo nowoczesnych i przyjaznych warunkach i laboratoriach. Także serdecznie zachęcamy Państwa do wyboru oferty Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy tutaj gotowi na nie odpowiedzieć. Macie tutaj Państwo podane miejsca, w które te pytania można oczywiście kierować, czy to drogą mailową, czy bezpośrednio telefoniczną. Chciałem poprosić jeszcze panią dziekan, jeżeli jest z nami, ewentualnie o dwa słowa na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję Państwu za udział. Widzę, że pojawia się tych pytań tam mało. Panie profesorze, ja bardzo bym prosiła, żeby pan zerknął, bo tam się pojawiło trochę tych pytań. A tak, właśnie tak, teraz. Tak, natomiast chciałam Państwu, przede wszystkim paniom tutaj obecnym, powiedzieć, jak Państwo widzą, Wydział Mechaniczny Technologiczny, ale bardzo duża reprezentacja kobiet, o czym tutaj kolega mówił wcześniej. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby z Państwem, żeby prowadzić zajęcia, również bardzo ciekawe dla pań i nie takie tylko wymagające, powiedziałabym, bardzo dużej siły i zajęcia bardzo brudne i związane z tym, z czym kojarzy się przemysł ciężki. Państwo byli dzisiaj w naszych laboratoriach wirtualnie. Widzieli Państwo naszą aparaturę. Nasze laboratoria są wyposażone bardzo szczególnie. My mamy też bardzo duży kontakt z ośrodkami i z firmami, bo to były dwie firmy, które objęły patronatem kierunek inżynierii i technologie materiałowe. Natomiast tych firm jest znacznie więcej i w trakcie studiów Państwo mogą już pracować. Ja chciałabym Państwa uwagę zwrócić na opisy tych kierunków i na system, który przyjęliśmy od tego roku. Dzięki temu, że mamy wprowadzone takie modyfikacje w szkolnictwie wyższym, możemy prowadzić zajęcia trochę inaczej niż dotychczas. I jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadziliśmy system blokowy prowadzenia zajęć, co pozwala na bardzo elastyczne prowadzenie zajęć i przede wszystkim w systemie projektowym. Także Państwo już na studiach uczycie się, jak działać w grupach, jak działać w projektach. Poza tym mamy bardzo dużą liczbę zajęć prowadzonych, o czym tutaj koledzy i koleżanka mówili, project-based learning, czyli zajęcia, które są na aktualne rzeczywiste potrzeby przemysłu z tą tematyką związane i prowadzone również w taki sposób bardzo dowolny. Tutaj któraś z pań studentek powiedziała, że wtedy można sobie zamienić przedmioty, które są w programie, na te zajęcia.
Ogólnie mówiąc, kierunek jest bardzo elastyczny, bardzo nowoczesny, pozwala na szerokie dostosowanie swoich zainteresowań do tego, czego się Państwo uczą. Bardzo serdecznie zapraszam, nie tylko panie, panowie są też mile widziani, zresztą w dalszym ciągu Wydział Mechaniczny, Technologiczny to znacznie większa grupa mężczyzn, natomiast jest to kierunek dla każdego i wydział dla każdego. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo pani dziekan. Ja może króciutko bym tutaj odniósł się do pytań, które pojawiły się na czacie dotyczące zajęć dodatkowych. Proszę państwa, obligatoryjnie na wszystkich nowych kierunkach studiów oferowanych przez Politechnikę, również na tych przy Wydziale Mechanicznym Technologicznym, są przewidziane w planie studiów na pierwszym semestrze zajęcia tak zwane wyrównawcze czy dodatkowe w wymiarze 30 godzin w semestrze, zarówno z matematyki, jak i z fizyki. Także jest to oczywiście doskonała sposobność do tego, żeby ewentualne braki, jeżeli takie u kogoś by się pojawiły, nadrobić, tak jak już gdzieś tam próbowałem to wcześniej powiedzieć, da to równe możliwości podjęcia już studiowania tych przedmiotów kierunkowych. Także myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i to na pewno będzie z korzyścią dla wszystkich osób, które podejmą studia. Pojawiła się też gdzieś tu informacja, że mamy zorganizowane zajęcia w tak zwanym systemie blokowym. Generalnie semestr, czy to zimowy, czy letni, trwa 15 tygodni. Ten system blokowy polega na tym, że mamy semestr podzielony na 3-5-tygodniowe bloki. Natomiast blok oznacza taki moduł, w którym realizowany jest przedmiot lub część tego przedmiotu. To znaczy w zależności od wymiaru przedmiotu przewidzianego w programie studiów, przedmiot jest realizowany w jednym lub ewentualnie w dwóch blokach zajęć. To znaczy, że Państwa plan studiów nie jest stały w trakcie trwania całego semestru, tylko zmienia się co 5 tygodni. Takie rozwiązanie powoduje, że Państwo równocześnie, czy jednocześnie realizujecie mniejszą liczbę przedmiotów, co jest korzystne z tego względu, że jesteście zobligowani do skupienia się na mniejszej liczbie przedmiotów, co wydaje się umożliwia bardziej efektywne studiowanie oraz późniejsze zaliczanie tych przedmiotów. Jesteście Państwo mniej rozproszeni, jeżeli chodzi o liczbę przedmiotów, które realizujecie równocześnie. My ten system niejako został wymuszony sytuacją, którą mamy i mamy już w tej chwili doświadczenie dwóch semestrów i odbiór tego rozwiązania generalnie jest bardzo pozytywny, szczególnie jeżeli chodzi o studentów. Pojawiło się również pytanie dotyczące możliwości dostania się na staż. Tutaj oczywiście mamy w programie studiów przewidziany taki staż przemysłowy na każdym kierunku studiów i jest to organizowane przez wydział, to znaczy my tutaj oferujemy staże w firmach, z którymi mamy podpisane umowy. Również tutaj wydział oferuje dodatkowe możliwości odbywania staży poza harmonogramem normalnych zajęć, ale to oczywiście jako forma dodatkowa dla studentów, którzy chcą takie umiejętności praktyczne dodatkowo zdobyć. Także nasze bardzo bogate doświadczenie i współpraca. Jesteśmy w takiej dosyć uprzywilejowanej sytuacji ze względu na lokalizację, obecność tutaj stref ekonomicznych, czy nasza współpraca bezpośrednio z katowicką strefą ekonomiczną daje nam taką przewagę i te kontakty, którymi dysponujemy, stwarzają naprawdę bardzo szerokie możliwości odbywania staży przez studentów i to w firmach takich, które leżą w zainteresowaniach naszych studentów. Także tutaj te możliwości pozyskiwania praktycznego doświadczenia w trakcie studiowania również są bardzo szerokie. Także proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję wszystkim osobom, które prezentowały ten kierunek. Dziękuję naszym partnerom z firm. Dziękuję pani dziekan za obecność. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie, które będzie za tydzień, a poświęcone będzie kierunkowi
inżynieria zarządzania i inżynieria produkcji i zarządzania. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia. Thank you.